Siema, ja jestem Kaktus, witam was w kolejnym odcineczku z serii Robiąc Trójki Życie na moim kanale. Jeśli film ci się podobał, to łapę w górę, suba, dzwonę, wbijaj na Discorda, link w opisie. Dobra, widzę, dzisiejsze plany są takie, że pierwsza coś sobie zjeść, chycnąć do piekarni. Siema sąsiad. O, siema sąsiad, a pukać to się nie da? Nie, nie nauczono. No dobra. Dobra, ważne pytanie. Jedziesz ze mną na zlot? A jaki to zlot? Samochodowy, już cała ekipa moja czeka przed domem. Jechać widzowie? Można pojechać. Ale to dawaj, chodź. Dobra. Ale bierz auto, ja będę prowadził. Dobra. Czekajcie tutaj. Panowie, poczekajcie, chodźcie na stację, jeszcze podjedziemy, bo mi wachy brakuje. Dobra. Okej. Okay. Widzowie, ile aut. Ciemno się w ogóle robi, zaczęło. Jedziemy na pełnej widzowie. Jedziemy na stację, natrakujemy się, bo dużo żre ten nas ten. Trzeba tam wymienić w końcu ten nasz samochód, bo on za dużo ten. Wypije. Do fulla tankujemy czy mniej widzowie? Może mniej. Za ile? Za 30 zatankujemy, albo za 40. Dobra. 2 hours later. Dobra widzowie, my już tutaj jedziemy. Tutaj panowie się poustawiali, nie wiem po co tutaj akurat się tam poustawiali. Jedziemy tutaj, kurna, ja już. Jedziemy widzowie. Patrzcie jaki ogon za nami jedzie, ja pierdzielę. Przejechał policjantowi przed maską, kurna. Dobra, tu psów nie ma, to można zajechać normalnie. A żebym się nie wyrobił, widzowie. Ja tym nakumem. Dawaj, dawaj, pasa. Kolego, nie lepiej jeszcze wyżej na górę? Chodź na górę jeszcze. Masz lepszy widok. No, dawaj. Dobra, prowadź. Mało skrętne to nasze auto, widzowie, jest, powiem. Patrzcie widzowie, co to się dzieje. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte wjeżdża już, ja pierniczę. Szóste, ja pierdzielę widzowie. Fajnie, fajnie się dzieje. Ciekawie, ciekawie. Coś to zajechało, to szóste, te szóste jeszcze jedzie widzowie, to jakaś sierota musi jedzie. Dawajcie, pokazujemy sobie te auto jakoś tak fajnie, mocno. Z mojego to widzowie gówno pójdzie, nie? Do tego wsiadłem, ja pierdzielę. Mój to taki cichy. A few moments later. Dobra widzowie. Stoimy tutaj, jeden nam odpad pojechał sobie w pizdu. O kuźwa psy! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę widzowie psy. Pierdzielamy. No nie wiem jak reszta, podejrzewam, że pogoń to za mną głównie pójdzie, ale jedziemy, jedziemy, spierdzielamy widzowie. Najpierw zwalimy na sąsiada, że nas zmusił. Ja pierdzielę widzowie. Co to się działo widzowie, ja nie mogę. No w leciutkiej dupie jesteśmy. Leciutko, wszystko jesteśmy w dupie, bo nie mamy
potrafili przenocować. Nie wiem, po kminie coś i ogarniamy. Dobra widzowie, dzisiaj posiedzimy sobie tutaj, bo lepiej nie wjeżdżać do miasta. Lepiej nikt mi, może wyjdziemy się sobie na górę. Hop, o dobra. 3 weeks later. Ja pierdzielę widzowie. Przespałem się tutaj. Się zastanawiam, czy wracamy do miasta, czy co robimy. Ja bym pojechał do domu. Ja bym spróbował pojechać do domu, widzowie, bo trzeba, no. I zajedziemy jeszcze, na stację zajedziemy. No i patrzcie, tankowaliśmy samochód, kurna, przed pojechaniem na ten zlot. Kurna, komisariusz. Nie wiem, czy to jest mądre, że miał obok komisariatu, które jedziemy. Dobra, mniejsza z tym. Zwalimy wszystko na sąsiada, jak ktoś będzie się nas opuścił. Chyba, że widzowie, zmienimy auto w najbliższym odcinku. Tak też można by. No, światła nie włączone miałem, tu radiolkę, no ale ciul. Nie widzieli. Można grzecznie kulturalnie jechać. A tu co znowu się jedzie? Do sąsiadów, widzowie, jak nic do sąsiadów. Pociśnęli gdzieś w tamtą stronę. Podejrzewam, że do sąsiadów, oni tak często do tych sąsiadów jadą. Jeszcze nie zatrzymałem się, rozgadałem. Zgadłem? A ja. Ci tylko do sąsiadów. Czego na ten pies za mną lezie? Dobry, w czym mogę pomóc? Dobry. Dobry. Wie pan, sąsiad, bo właśnie wczoraj to był chyba na tym takim zlocie na garażu, bo widziałem, tablicę miał. No to właśnie, ja mam pomysł. Wejdzie pan ze mną do domu, ja z panem tutaj porozmawiam. Dobrze, dobrze. Dobra, widzę. Przyznamy się mu i ten. Siądzie pan tutaj do stołu. Nie wiem, kawy, herbaty. Nie, dziękuję. Tu usiądzie sobie pan i ja panu tutaj wytłumaczę, tak. Sprawa jest taka, ja na tym zlocie też byłem, ale byłem zmuszony do niego. I nie wiem, gdzie jest aktualnie mój sąsiad, nie mam pojęcia, gdzie on może być. Wiem tyle, że mnie zmusił, no to pojechałem na ten zlot. I tyle chyba, co mogę powiedzieć, a gdzie on jest, to nie mam pojęcia. Niech pan... Słucham? A czemu pan uciekał przed policją? No właśnie wysłyszałem, a pan jakby był na jakimś nielegalnym zlocie, to by pan tak sobie czekał? Ja bym poczekał, bo na pewno dostał mnie kary. No nie wiem, jak to pan rozwiąże. No ja byłem zmuszony, tak? Tyle mogę powiedzieć. Ja to, być szczerze, to nie chciałem, no ale nie wiem. Ja... Ale nie wiem, gdzie pan jest sąsiad. Dobrze, jak sąsiad będzie, jak będzie pan wiedział, to... Pan zadzwonił, nie ma pan mój numer, bo my się tu często widzimy. Chyba tak. Jak pan zauważy sąsiada, to pan zadzwoni, dobrze? Dobra. Do widzenia. Do widzenia. No, widzowie, trochę mu pościemnialiśmy, no ale... Lepiej tak, niż wiecie. Niż ten. No ja wam mogę jedynie, widzowie, podziękować za oglądanie. Życzę miłego dnia. Siemaneczko.